No uszanowanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Gringurów, a to kolejny czwarty odcinek serii Pancerne Wtorki. Powiem wam tak, dzisiaj jest w zasadzie 14, znaczy jak nagrywam 14 stycznia, wy to widzicie 21. Dlaczego tak? Ano akurat mam czas wolny, a w momencie, kiedy chciałbym to nagrywać na przykład dzień przed, czy tego samego dnia, kiedy jest ten 21, kiedy będzie ten 21, będę miał kupę nauki, bo zbliża się sesja, także teraz są jakieś kolokwia zaliczeniowe, tak dalej, i tak dalej. Także no nie chciałbym, wiecie, znowu olać kanału na czas sesji, a potem całkiem przypadkiem na 2 miesiące, więc nagrywam sobie na zapas. Tak gwoli ścisłości, ale jak dzisiaj to nagrywam, skończyły się wczoraj świąteczne operacje, bo do 13 one trwały, ale zostały przedłużone bodajże o 2 tygodnie te bonusy, które uzyskaliśmy, czyli ja jeszcze przez 2 tygodnie będę miał na czołgach średnich i ciężkich, bo takie sobie wybrałem, 50% do doświadczenia bojowego więcej i 50% do zdobywanych kredytów więcej. To się fajnie stakuje, bo jak dołożycie sobie do tego konto premium racje bojowe i ten bonus z konta premium za pierwsze zwycięstwo, które można użyć 5 razy, to powiem wam, że no te bitwy dają całkiem sporo siana i całkiem sporo doświadczenia. Także warto sobie te bonusy sumować. Ja racji bojowych nie używam, bo póki co moje sesje grania w czołgi trwają jakieś do pół godziny. Teoretycznie mógłbym sobie użyć te racje bojowe, ale nie chcę, jestem cebulą i mi ich po prostu szkoda. Także jeszcze to nie jest maksimum, które mógłbym wyciągnąć. Póki co zbliżamy się tutaj. Losowanie całkiem znośne, bo jesteśmy w środku tak naprawdę. Jesteśmy 8 tierem, a rzuciło nas na 9 do 7, 7 do 9. Przełączyłem sobie na pocisk premium. Nie jestem pewien, czy wystrzelił ten ich Conqueror. Jest co prawda ogłuszony, ale nie chcę wychylić się i dostać bułę od Conquerora. On strzelił czy nas? Dobra, ładnie garnek, KV-3 dostał. Niepotrzebnie ten pocisk premium mi się ładuje. Oj. Odbił się, ale ja od niego też. Oj. Jak to mówił Mateusz Socha, oj. Mają dwie artylerie i one mają tu chyba przestrzał. Znaczy na mnie to na pewno bym nawet rzekł. Oj, ale zostanie ode mnie. Tak jest, artyleria miała przestrzał. Co prawda artyleria mnie trafiła za mocniej chyba. Co to było? 152, to nie była artyleria. Ten Tedek mi jeszcze rypnął. No fajnie byłoby go sfiniszować. No od Conquerora dostałem niestety, ale... Ale... No dobra, niepotrzebnie premium w sumie. Od ostatniego odcinka, czyli od wczoraj, bo nagrywałem go wczoraj, ten trzeci odcinek, podskoczył mi WN o dwie jednostki, także no widzicie, mój cel generalnie się spełnia, się sprawdza. Fajnie chłopaki, jakbyście pojechali pierwsi, bo obie artylery są na nas sfokusowane, a z tego co ja tutaj widzę, jestem celem, który obrałyby jako pierwszy. Nie chcecie mi w tym pomóc, no szkoda. No nie? Nie pomożecie mi. Generalnie bitwa na naszą korzyść raczej, chociaż mod podpowiada mi, że Skorpion i Su nie zostali wyspotowani tak samo jak te 4-4, więc jest duża szansa, że są oni po naszej stronie,
co raczej nie jest na plus, bo zanim zdążę wykryć jakiegokolwiek z tych TDK-ów, dostanę bułę na pysk. Także no niestety tutaj będzie teraz Pussy Player Gaming, dopóki T4-4 nie pojedzie dalej i nie wykryje, albo ten IS-2. Także no idealnie, ciężki bądź średni czołg do spotowania to jest coś pięknego, tak? Nie no, nie mamy lightów. Lighta. No, widzicie, już dostał bułę. Co prawda od Arty i chyba od TDK-a. Dwie buły dostał. To jest to, o czym ja mówiłem. Ja bym tam wyjechał i stałoby się ze mną dokładnie to samo. Skorpion się schował. I chyba nie ma zamiaru tam wyjeżdżać. O! Nie dostał. Skorpion na pewno nie dostał, bo... było pokazane, jak pocisk trafia w ziemię. A to jest Skorpion, a gdzieś jeszcze jest skryty Su-130PM. Ale T4-4 bardzo ładnie, blisko podjeżdża... O! Skorpion właśnie zniszczył naszego kolegę. Nie jestem pewien, czy ja mam żarówkę na tym czołgu. Jeżeli mam... Ała, to powinienem... Ała, nie ruszyłem. To powinienem o tym wiedzieć. No dobra, Skorpion ładnie zniszczony. Super, jestem dobrym snajperem. Jeżeli mam żarówkę, to powinna się zaświecić chyba, ale Skorpion był poza tą linią, czyli nie może mnie wykryć. No i to Su gdzieś tutaj jeszcze jest, ale to myślę, że no mogę podjechać, już wszyscy ich raszują to. Ja też, poza tym T4-4 chyba powinno być już wykryte przez Su. No cóż, najwyżej dostaniemy w ciery i tyle. Generalnie fajna bitewka siadła, 3 fragi. Prawie 1000 VN. Mówię, jak na moje standardy jest to całkiem zadowalające. W sumie zaraz zobaczę. Nie chcesz wychylić, nie? Ja bym ciebie jeszcze chętnie jeden strzał oddał w ciebie. No i oddałem. Tylko suma jeszcze plecy i chyba... tu się zajmie plecami jedna. Chociaż może będzie chciał wyjechać, żeby oddać strzał w T4-4. Niekoniecznie. Sub będzie tam teraz chyba kampić. A szkoda, bo jeszcze jeden strzał bym chętnie oddał. No trudno, 1400 WN plus ten chyba teoretycznie ukryty, który dodaje się po bitwie za fragi, spot i odbity damage. Myślę, że spoko. Mówię, jak na moje standardy, trzeba wziąć na to poprawkę. No ale cóż. No to jak na Polaka, no widzicie, 2600 expa. Tak na szybko pokażę wam jeszcze. Gdzie jest exp? Tu jest exp. Bez konta premium dostałbym go 1733. Dostałem 2600, czyli o 1000 więcej. Do tego widzicie, że ten exp, który tutaj jest doładowany, to on jest tym bonusem. On to chyba jest 150%, więc użyję go i mamy od razu 5000. 700 expa, a warto byłoby dodać, że gdybym odpalił sobie jeszcze racje bojowe, czy te zwykłe, czy te klanowe, byłoby tego o wiele więcej. Więc no, generalnie spoko. Dobra, czy ja mogę coś w nim zbadać? Silnik, no i silnik sobie zbadamy, silnik sobie dodamy, zyska troszeczkę więcej mobilności, radio olejemy, znaczy generalnie radio zrobię tak czy siak później. Ale uważam, że ważniejszy jest silnik, a później... Znaczy gąsienice, silnik, gąsienice dają udźwig. No i później robimy wieże. Ja lubię mieć wszystkie czołgi elitarne. Także no, takie małe powiedzmy schorzenie. Czym by tu zagrać? T29? T29 jest generalnie... Znowu nadużywam słowa generalnie. Jest czołgiem, który idzie pod T32 od razu, czyli... od razu pod... kolejny tier czołgu. Nie muszę nic więcej w nim badać, więc warto nim zagrać. Poza tym bardzo dobrze mi się tym czołgiem gra. Ma bardzo twardą wieżę. Generalnie mogę gadać głupoty, w sensie może być super miękki czołg dla was, ale ja jak gram tym czołgiem, to większość rzeczy odbijam. Generalnie, znowu powiedziałem sobie generalnie, ogólnie uważam brytyjskie heavy tanki za jedna z lepszych. Rzuciło nas na topkę, a naszym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o heavy tanka, jest Tiger P, którego ja osobiście uważam za mega miękkiego tutaj siurka. Więc powinienem go
raczej na spokojnie niszczyć, po której stronie nas rzuciło po tej. Nie cierpię tej strony mapy, bo jeżeli podjedziemy, tu wam na minimapie pokazuję, gdybyście nie zauważyli ruchu kursora, jeżeli podjedziemy tutaj, to bardzo łatwo mogą nas czołgi stąd ściągać. Sytuacja w tym miejscu nie jest aż tak ciężka jak tutaj, bo tu mają o wiele dalszy przestrzał, więc nawet po oddaniu strzału mogę ich nie wykryć, ale i tak tędy pojadę. Bo mają tych czołgów 6 i nie wydaje mi się, żeby było aż tak ciężko z nimi walczyć. W każdym razie podjedźmy pod to miejsce i zobaczymy, co da się zrobić. A tak co u was? To ciekawego słychać? Może coś w komentarzu ciekawego napiszecie? Naprawdę chciałbym, żeby to się troszeczkę pobudziło, bo miałem dwa okresy w prowadzeniu tego kanału, kiedy było naprawdę świetnie. Pierwszym okresem był sam początek kanału, kiedy nagrywałem Team Fortress 2 i tam naprawdę bardzo dużo dostawałem subów, bardzo dużo łapek, bardzo dużo komentarzy, no generalnie każdy się tym tematem interesował. No już tam mamy czołg po przeciwnej stronie, jak widzieliście, drzewo padło. To jest to obalone drzewo. Mam lornetę, więc powinno mnie ostrzec. Aha. No to ładnie. Ładnie tu się podbijało wszystko ode mnie. Znaczy podbijało, potrafiało we mnie. O, jeszcze Firefly potrafi mnie przebić. O, jeszcze gąsienica od Sustwo. I jeszcze Haek od F. Ładnie, o, pewnie, kolejna gąsienica. Nie naprawiam jej. Padnę, to padnę. O! Proszę. Czy to były blindy wszystko? No dobrze, to była bardzo szybka bitwa. Nie będę wycinał. Generalnie warzywo. Zagramy sobie jeszcze jedną i będziemy kompletni. Co do tego poprzedniego tematu o kanale, to... Czekajcie, czym by to za... Objectem chcę tego Isa mieć, bo to Objecta też jest chyba prosta droga. A no nie, jest jeszcze silnik, no ale dobrze. No to mówię, w okresie, kiedy nagrywałem Team Fortress 2, to było 7 lat temu? 8? A może 9? No już mniej, już na samym początku tego kanału. Więc te przyrosty były fajne. Wtedy byłem jeszcze dzieciakiem, bodajże chodziłem do gimnazjum. Chyba? Więc nie potrafiłem myśleć w sposób, nie wiem, tak przyszłościowo. Kolejnym fajnym okresem było 2 lata temu, kiedy miałem taką, powiedzmy, ścisłą współpracę z Zagim. Nagrywaliśmy dużo Minecrafta, troszeczkę Fortnite'a też się zdarzyło. Ta współpraca polegała na tym, że po prostu razem nagrywaliśmy. Byliśmy, nie wiem nawet jak to nazwać, był taki serwer Diglett do Minecrafta i my tam byliśmy naczelnymi youtuberami tego serwera. Robiliśmy z niego nawet live'y, nawet ja robiłem, co prawda 480p, ale jednak. Także no, tam też był dobry okres, bo przyrosty były całkiem spore. Pod każdym filmikiem miałem komentarze, kiedy kolejny odcinek, czy z Zagim, czy nie. Bo wiecie, jak ludzie wbijali do Zagiego, a na przykład lubili mój styl gry, moje gadanie i tak dalej, to się pytali z jakiego, kiedy odcinek u mnie. I w drugą stronę, kiedy ja wrzucałem odcinek, to się pytali mnie, kiedy będzie jakiś live albo odcinek u Zagiego. I ci ludzie szukali materiałów i na jednym i na drugim kanale. I oboje fajne wzrosty zaliczyliśmy. Zagi co prawda lepsze, ale też swoją szansę zaprzepaścił. A szkoda, naprawdę szkoda. Tak sobie popijam Energola, wybaczcie mi, jestem od 4:30 na nogach. Więc no. Musicie mi to wybaczyć, musicie. No mamy co prawda 11, no ale. Ale to o czym my gadamy? Cóż, V-kę widziałem po tej stronie. Szkoda, że tamta bitwa mi nie siadła. Teraz tak o tym dość intensywnie myślę. I no naprawdę szkoda. Jednak wszystkie te deki się ustawiły po tej stronie, na której ja myślałem, że się nie ustawią. Dobrze. Z poprzedniego odcinka, bodajże, znaczy z poprzedniego odcinka czołgów, a z wczorajszej bitwy, bo to było wczoraj, wiem, że Fosz ma dużą szansę, że się już ustawił na tamtym miejscu.
więc wolałbym znowu się nie wystawić na jego ostrzał. Widzimy tylko jeden czołg przeciwnika ciężki, widzimy już drugi czołg przeciwnika ciężki, widzimy trzeci, no widzimy wszystkie czołgi praktycznie ciężkie przyjechały tutaj. Dwa jeszcze nie wykryte, ale. Jest i pana MX. O Jezus, depresja działa, jest naprawdę depresyjna, że tak powiem. No, a szkoda. A on ma działo stokowe. Mała artyleria. No i obiekt tam nie może wyjechać, jeżeli nasi mnie nie będą kryć. O Jezus. On sobie tam ładnie przejedzie. O! Spożywił strzał. Czy on będzie chciał się bardziej wystawić? Ricochet. No dobra, on ma magazynek. A nie, na stokowym może nie być magazynka. Okej, okay, nasi mają na niego przestrzał. Oho. Nie wiem, w co się teraz wcelować. Generalnie jestem z malutkim problemem tutaj. O, gąsienicę dostał. No i teraz Object 705 wyjeżdża. No i trafia mnie. Co prawda on też dostał, ale... Oj, Amix też mnie strzelił, co prawda w gąsienicę i za zero. Ale jednak... Czy ty masz tam coś miękkiego, w co ja mógłbym trafić? Dobra, znowu gąsienica. Fajnie, fajnie, przyjmuję to wszystko na gąski, ale teraz może się wcelować i mi strzelić. Fajnie, gdybyście go jednak zdjęli. Albo nie. No i fałka od boku, którą dopiero teraz zauważyłem. Wiecie co? Czuję lekki niedosyt. Zagrajmy jeszcze jedną bitwę. Pierwsza była bardzo fajna, dwie następne były mierne. Statystyka bardzo pada, bardzo ubolewa. Zagrajmy jeszcze jedną bitwę. Tym razem może T-150. Wczoraj była fajna bitwa na nim. No, myślę, że to jest very good idea, bruch. Very good, very good. No, szuka. Gdzieś też słyszałem teorię, że jak długo szuka, to rzuci mnie bardzo nisko. W sensie, jeżeli jest tier plus 2. Nie, plus 1, minus 1 to się chyba nazywa. Tier plus 1, minus 1. To rzuci mnie na tym najniższym możliwym, jeżeli bardzo długo szuka. Jeżeli bardzo szybko szuka, to powinno rzucić na topkę. Chociaż wiecie, jak to bywa z teoriami graczy. Szuka, nie szuka. Czy to coś ciekawego mamy? Nie mamy nic ciekawego. Właśnie, ja mam swój klan, on się nazywa Żal. Jest to klan dla cepów niegrających klanówek. Patrzcie, rzuciło nas na ten sam tier. Jest to klan dla... Cepów to jest słowo obraźliwe. Dla graczy, którzy chcą być w klanie, a nie chcą grać klanówek. Nie wiem, jak to tam brzmi. Nie zależy mi w ogóle na tym jakoś specjalnie, także dołączyć można samemu. Nie trzeba nawet podania pisać. Także chcecie to dołączcie. Jeżeli ktoś wykaże się jakąś ambicją typu prowadzenie tego klanu w jakiś ciekawy sposób, to dostanie przedostatnią, najwyższą rangę nawet, żeby ten klan jakoś tam poprowadzić. A my w tym czasem pojedziemy sobie tutaj na prawo, na ten plac. Nazwijmy go Placem Wolności. No dobrze, to pojedziemy. I myślę, że tu może być fajny przestrzał. Może nawet nie tyle co przestrzał. On tutaj zjechał. Nie zjechał. Na czołgi jadące z tej strony. Fajny. Fajny widok. No i pierwszego strzała dostał. Jakiś tam gościu. Tam się szykuje STRV do przejazdu. Nie, on jest za budynkiem, tak patrząc po minimapie.
O, gość zrobił fajną, mądrą rzecz. Zniszczył mi. Uwaga teraz! O, troszeczkę delikatnie postrzelałem palcami. Gościu zrobił mi wizję. I dostał ładnie STRV, dwa strzały. Za dużo w tej bitwie to już nam raczej nie powinien zagrozić. Artyleria, do przeżycia. 4 sekundy ogłuszenia, też do przeżycia. KV-85, jaki hardyk zawodnik tutaj. A, no bo rzeczywiście oni na tą flankę nie pojechali, nie skupili swoich sił na tej flance. No może skoro on też pojechał i nie dostał strzała jeszcze. A, ale ja pojechałem, ja dostałem, no pewnie, przecież no... Co tam? Oho. T-150 może dostać ode mnie strzał i dostał. Za 5. No dobra. Dobra, Hamela zaraz zniszczymy. Okej. To jest szybka bitewka, ale dobra bitewka, także... Oko, ty się zdążysz za budynek schować. Ale T-485 nie powinien... Aha, T-485 jest w takim miejscu, że nie mam szansy mu cokolwiek zrobić. Tego bisa zniszczyli P-43, bo on mi skądś, nie jestem pewien skąd, bułę szczelił. Także też fajnie byłoby go... O, właśnie go zniszczyli w tym momencie. Oho, Su-100 mi bombę szczelił. Hellcatik na wzniesieniu. Mamy bicie? Mamy bicie. Ale on też miał. Hellcat padł. Firefly tam próbuje chyba wyjechać. Na artylerię nie będę miał bicia w żadnym możliwym ułożeniu. No i tam mamy przeciwnika. No ja nie zdążę ciała skupić. Ludziki, tak nie wolno. Firefly wyjeżdża. Otrzymuje bułę ode mnie. Firefly ginie. Aryle jest całkiem w rogu mapy. Może mi się uda mu strzelić bułę. No cóż, nie udało mi się, ale całkiem dobra bitwa siadła. I tym oto pozytywnym akcentem, no jak miło, kończymy ten 22-minutowy materiał. Także suma summarum, jak na moje standardy, 2/4 dobre bitwy. Ja jestem zadowolony. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!